Witam wszystkich serdecznie, cześć, z tej strony Emil. Mam taki mały filmik informacyjny teraz dla was. Parę rzeczy się zmieniło, coś w sumie nie zmieniło. Po prostu postanowiłem nagrać to, bo nagrywałem ogólnie mało replayów. Dużo osób się do mnie odzywało, pytało się, czy przestaję nagrywać, co się dzieje, dlaczego nie streamuję i tak dalej. Więc parę rzeczy tak podsumuję teraz i powiem co i jak i tym podobne rzeczy. Teraz się popatrzę trochę w monitor, nie na kamerę, bo nie lubię się jak na kamerę patrzeć. Dziwnie się czuję, jak takie dwa oczka się do mnie uśmiechają. Tak więc po kolei, spokojnie, nie przestaję nagrywać. Była sesja, nie tylko moja. Jak była moja, no to ogólnie rzecz biorąc wtedy było ciężej cokolwiek nagrać. Była też sesja Marty, więc jak siedziałem w pokoju obok i krzyczałem, zarazy probki zostaną zabite przez zeloty, to mniej więcej trochę się moja dziewczyna wkurzała i tym podobne rzeczy. Darcie się do mikrofonu denerwowało ludzi, więc trzeba było to zrozumieć, że mało nagrywałem. Zbliżają się wakacje, no i wakacje to czas, kiedy teoretycznie powinien nagrywać więcej i więcej rzeczy powinno się dziać. I też tak będzie. Będzie się działo trochę więcej, będę starał się przynajmniej jeden mecz dziennie wrzucić na YouTube'a. Minimum ten jeden dziennie będę naprawdę starał się, żeby był wrzucony, żebyście mieli co oglądać. Aktualnie zauważyłem, że spadło trochę zainteresowanie ogólnie jakby może StarCraftem, chyba dlatego, że jest ciepło, była sesja, był koniec roku szkolnego, w ogóle wszystkiego najlepszego, życzę wesołych wakacji wszystkim, którzy dzisiaj rozpoczęli, bo dzisiaj jest środa, jak to nagrywam, więc życzę wam wszystkiego najlepszego i żebyście wrócili też do szkoły za rok, żebyście zdrowi cali wrócili, więc spokojnie na tych wakacjach. Więc tak, raz dziennie będę coś nagrywał, będę coś wrzucał, naprawdę postaram się, jeżeli jednego dnia czegoś nie wrzucę, to następnego nagram dwa filmiki i tak dalej, żeby cały czas coś było, bo zauważyłem, że ostatnio trochę mniej osób wchodzi, mniej ogląda, albo oglądają z lekkim opóźnieniem, na przykład dwutygodniowym. Rozumiem, tak jest. Następna rzecz to zapraszam was serdecznie na moją stronę mssc2.pl i tam będzie o tyle ważne, że wszelkie informacje o turniejach i tym podobnych rzeczach, to był mój kod, będą umieszczane przede wszystkim tam, żeby tutaj w komentarzach nie zniknęły tak latem i kamera mocno, wystarczy, że trochę mocniej uderzę o biurko i od razu kamera lata. To jest tak, wszelkiego rodzaju informacje, wiadomości, tym podobne rzeczy będą na mojej stronie. Jest tam też forum, na które zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania o strategię i tak dalej. Nie piszcie w komentarzach, załóżcie konto, tam możemy pogadać. Wiem, że takich for o StarCraftie jest parę, ale jeżeli chcielibyście w tamtym miejscu, żaden problem. Mogę obiecać tyle, że będę starał się ja i moderatorzy pilnować tego forum na tej zasadzie, żeby nikt nie trollował. Wszelkie oznaki trollingu, które uznamy, że są lekkim przegięciem, bo lekki troll zawsze jest dobry, będą po prostu od razu banowane i po zabawie, więc postaram się, żeby tam było grzecznie i spokojnie. Następna rzecz, szukam osoby, które chciałaby, osoby lub osób, które znają język chociaż angielski, trochę interesują się StarCraftem, buszują po różnego rodzaju stronach z wiadomościami i które chciałyby pisać jakieś wiadomości na moją stronkę. Nic dużego, raz dziennie, co drugi dzień, coś ciekawego, żeby wrzucić, żeby można było poczytać, co się tam dzieje w świecie StarCrafta, bo samemu się po prostu z tym wszystkim nie wyrabiam. Jak mogę, no to coś wtedy robię. Na tej stronie też jest mój stream, na który można wchodzić, można oglądać, jak streamuję jakieś mecze, możecie, będziecie mogli też oglądać moje streamy, to się nazywa Laderowisko, kiedy to będę streamował swoje mecze, tak no, dla zabaw, będę grał z godzinę dziennie i będę je streamował. Tak założyłem sobie, że to będę robił co ze 3 razy w tygodniu o godzinie 21, ale o tym informacje zawsze będą na mssc2.pl. Następna rzecz, co tam jeszcze jest, co ja miałem powiedzieć? A, co do włosów, dlaczego jest mi tak łyso, no to i tak już jest dużo. Ogólnie rzecz biorąc, przegrałem zakład z kumplem, nie będę mówił, dlaczego przegrałem ten zakład z kumplem. Jedna osoba myślała, że wydusiła ode mnie, dlaczego przegrałem ten zakład. Powiedziałem już, żeby się po prostu tego nie pytała, bo miałem dosyć. Tak więc to nie był ten powód, który myślisz, dlaczego musiałem się ogolić po zakładzie. Ta osoba o tym już na pewno wie. To jest tak, powiedziałem o tym, ile będę nagrywał, powiedziałem o mssc2.pl, co jeszcze miałem powiedzieć, tak, jeszcze jest taka sprawa, jeżeli chcecie się uczyć grać w StarCrafta w jakimś większym gronie, albo po prostu poszkolić swoje rzeczy, to też wejdźcie na moją stronę i tam będzie wiadomość, która się nazywa współpraca na mikrofonie. Ogólnie chodzi o to, że jeden z widzów mojego kanału Soban udostępnił swój serwer do TeamSpeaka, gdzie razem z Hauronem i jeszcze grupą PTH, sprawdźcie sobie, co to jest za grupa, od razu mówię, że to nie jest Polskie Towarzystwo Historyczne ani Higienistyczne, uczą się wszyscy grać po prostu w dobrej atmosferze. Do tego wszystkiego pomaga klan Fog, tyle pamiętam. Dobrze pamiętam, Fog?
chyba dobrze, nie wiem. O, zaraz mi się oberwie. Oberwie mi się na pewno. W każdym razie będzie link na dole podany do wiadomości o tym. Możecie wejść na TeamSpeak'a, pogadać sobie. Hauron uczy grać przede wszystkim no, zergów, ale słabszych graczy również może, też tam czasami uczy na TeamSpeak'u. Można wejść na obsa, można posłuchać, co on mówi i trochę się podszkolić. To jest to, to jest to, to jest to. Tak, jeszcze co do streamowania. Będę starał się, abym raz w tygodniu, planuję dwa, ale nie wiem, czy mi te 2 razy w tygodniu wyjdzie, raz w tygodniu streamować jakiś większy turniej, czy to polski, czy to zagraniczny. Po prostu jakiś turniej, może Zotac, coś w tym stylu. Będę próbował, może mi się uda z czasem wyrobić. Tak to mniej więcej sobie zakładam, ale to już dokładnie od lipca do lipca. Po prostu muszę sobie. Marta ma wolne, ja mam wolne i musimy sobie to wszystko odrobić cały miesiąc sesji, kiedy były nerwy, stres i tym podobne rzeczy i wychodziliśmy z siebie przez egzaminy. To jest to, to jest to, to jest to, co jeszcze miałem powiedzieć. Co jest... A, już wiem, co miałem powiedzieć. Będę prowadził też vloga, czyli tak będę siedział tak przy mikrofonie jak teraz, przy kamerze i będę ględził o różnych głupich rzeczach, ale to już nie na YouTubie, żeby was tutaj nie znęcać, tylko nad wami się nie znęcać dla osobami, które chcą oglądać tylko StarCrafta, tylko na mojej stronie będzie tam specjalny, będą zawsze jakieś wiadomości, będziecie mogli sobie wejść na innej stronce, będę prowadził po prostu tego vloga i tam będę rozmawiał o StarCrafcie i też może o jakichś innych grach, po prostu. Będę miał chyba na to czas i będę mam ochotę się wyględzić z czymś, co nie jest związane ze StarCraftem. Co jeszcze miałem powiedzieć? Muszę pomyśleć. Miałem na kartce napisane, potem tą kartkę gdzieś położyłem, zapomniałem i byłoby chyba o wszystko. Powiedziałem o stronie, powiedziałem o tym. Wydaje mi się, że to byłoby na tyle. No na sam koniec ta sama prośba, co za każdym razem. Jak wiecie. A właśnie, jeszcze z tych informacji dodatkowych mamy dwa nowe dyski, bardzo dobre, więc już się nic nie przecina. I z takich spraw, jak zwykle powiedzmy finansowych, jeżeli chcielibyście w jakiś sposób wspomóc mój kanał i wspomóc spłatę kompa kupionego po to, aby nagrywać StarCrafta i streamować, to no nie krępujcie się, jeżeli chcielibyście pomóc. Na mojej stronce jest taki dział wsparcie, w jakikolwiek sposób pomóc. Byłoby mi naprawdę miło i byłoby mi no lżej, bo jeszcze zostało mi tego wszystkiego do spłaty około 1200 zł, to jest trochę, a sprzęt, no wszystko, to te pieniądze wszystkie pożyczyłem, muszę oddać jak najszybciej, coś tam spłacam. Coś w wakacje będę szukał jeszcze, żeby dorobić jakieś pracy i dobra, to było chyba na tyle, taki odcinek, takiej informacji, ile to 7.25 nagrywałem, tak, o jak widzicie tam jest nowy plakat Wiedźmina, nie Wiedźmina, jeszcze nie przeszedłem. Nie miałem czasu i wyjdzie na to, że Marta przejdzie go znowu przede mną, bo się do niego już dorwała wczoraj. A ja nie mam do. No, ja się ona dorwała, ja nie mam dostępu do kompa w tym momencie. Dobra, to chyba naprawdę jest na wszystko. A, i bardzo możliwe, że niedługo zorganizuję jakiś turniej. Szukam, rozmawiam ze sponsorami, z kimś, kto chciałby nagrodę jakieś przysponsorować. Coś mi się już raz udało załatwić, ale osoba się wycofała, a nie chce takiego pustego turnieju robić. Więc jeżeli nic się nie uda, no to zrobię taki turniej po prostu for fun. Jeżeli coś będzie, jakaś nagroda, no to oczywiście wam o tym wszystkim powiem. Będzie to, jak zawsze, zapraszam na moją stronkę. Tam jakieś informacje są. Były na przykład informacje ostatnio o nowych meczach Polteamu, były informacje o nowych LADE, o nowych mapach z ladera, więc tak by było naprawdę. To już mam dosyć patrzeć na tą kamerę, bo jedno oko jest czerwone, jedno jest niebieskie. Muszę tą kamerę w ogóle niedługo oddać kumplowi, bo to on miał ten sam, co kiedyś mi pożyczył swój mikrofon. Tym razem pożyczył mi swoją kamerę. Dobra, to byłoby chyba na tyle. I do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Postaram się ten raz dziennie coś nagrywać. Niedługo, za jakieś 2-3 dni, wyjeżdżam sobie na 2-3 dni, ale od lipca zaczyna się to wszystko troszeczkę mocniej. Tak więc, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. Jak to się teraz włącza, wyłącza, wyłącza. A, mówiłem, że potrzebuję newsmana? Mówiłem. Dobra, to cześć.